Witam wszystkich, mam na imię Mateusz Rafał. Od 2 lat około jestem tutaj w Kościele Mocy i chciałem przed wami złożyć świadectwo spotkania się z Jezusem Chrystusem. Więc zacznę od, że tak powiem, trochę mojej historii życia. W 2012 roku uciekłem do Anglii przed problemami, które sobie zgotowałem w Polsce. Należałem do grupy przestępczej, że tak powiem, tak delikatnie mówiąc. I życie zaczęło mnie dociskać po prostu. Przez to, co robiłem, po prostu zaczęła mi głowa wysiadać. Nie mogłem tak dalej żyć. Postanowiłem wyjechać za granicę. Myślałem, że ułożę sobie życie na nowo. Niestety wpadłem z deszczu pod rynnę. Było już tylko gorzej. Zakręciłem swoje życie tak naprawdę w alkoholu, w narkotykach, w pornografii. Zraniłem wiele ludzi. Tak najbardziej zraniłem moją rodzinę, najbliższą rodzinę. Udawałem całe życie kogoś, kim nie byłem, bo czułem się z tym lepiej. Znalazłem grupę ludzi, którzy po prostu byli silni. Ja się pod nich podszywałem, czułem się bezpieczniej. I żyjąc w tej Anglii po prostu widziałem, że nic z tego nie będzie. I wpadłem w taką rutynę, tak? Praca, narkotyki, alkohol. Raz praca była, raz pracy nie było. Długi moje rosły u dealerów. Miałem ich wielu, więcej miałem dealerów w telefonie, tak naprawdę jak normalnych znajomych. I któregoś dnia po prostu zacząłem się zastanawiać nad swoim życiem. Głębiej żyłem ogólnie cały czas jakimiś marzeniami, których nie potrafiłem zrealizować. Jest tu dzisiaj obecnie ze mną moja żona. Znamy się ogólnie ze szkoły, chodziliśmy do jednej klasy i ona w 2017 roku już była osobą nowonarodzoną, ja nie miałem pojęcia w ogóle o co chodzi. Uwolniła modlitwę do Boga, że chciałaby mieć partnera, którego zna, który jest w jej wieku i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że jestem tą osobą, będąc w tej Anglii po prostu coś mnie natchnęło, żeby do niej napisać wiadomość przez Facebooka. No i tak zaczęła się też nasza przygoda, tak? Coś mnie natchnęło, napisałem do Gosi życzenia, nie wiedziałem, że ona w ogóle 18 września ma urodziny, ja mam 10 września, więc dużo Bóg też się nie pomylił. Układając jej plan, spotkaliśmy się parę miesięcy później na moim urlopie, zakochałem się, tak? Zakochałem się, myślałem, że to będzie, że miłość po prostu zwycięży wszystko, że ją ściągnę do Anglii, że skończę z narkotykami, że nie potrzebuję żadnej terapii, żadnej pomocy. No i tak zrobiłem. Pewnego dnia zadzwoniłem do jej szefa, powiedziałem, że ją zwalniam, że już Gosia u pana nie pracuje. Podjąłem decyzję za nią, wziąłem jakby po części trochę ciężar na siebie. Pan Robert nie miał nic przeciwko, był po prostu wystraszony moim telefonem. Oczywiście rozmowa przebiegła bardzo łagodnie i kulturalnie. Na drugi dzień powiedział Gosi, że nie pracuje już, ale prosił jeszcze ją o ostatni tydzień pracy, bo miał zawał roboty. Gosia nie wierzyła do końca w to, co się stało. Za chwilę jej kupiłem bilet, przyleciała do Anglii. No i dalej żyłem w tym kłamstwie, tak? Próbowałem cały czas odwracać kota ogonem, mówiąc, że palenie marihuany nie jest takie złe, że mnie relaksuje, że troszkę alkoholu w tym wszystkim też nie jest złe. Mieszkaliśmy tak rok czasu, no ale Gosia nie przedstawiała się jako osoba nowonarodzona. Po prostu pokazywała mi różnego rodzaju świadectwa przez internet w tym okresie, tak? Bo chciała mi bardzo pomóc, tak? Wiem, że mnie kocha, wiem, że była wtedy bardzo we mnie zakochana, zresztą ja też. I oglądałem różnych pastorów, tak? Oglądałem Artura, już tam nie będę wymieniał z imienia nazwiska reszty. No i cały czas to wszystko podważałem, że to jest niemożliwe, że te cuda się nie dzieją, że zresztą sam się w wieku 20 lat pokłóciłem z Bogiem, będąc jeszcze wtedy katolikiem. Nie wierzyłem w to, wszystko wręcz podważałem i pewnego dnia Gosia powiedziała, że jedzie do Krakowa na modlitwę, żeby Pan Bóg jej wyprostował kręgosłup. Oczywiście szydziłem z tego, śmiałem się i tak dalej, ale nie chciało już mi się z nią za bardzo wchodzić w dyskusję, więc kupiłem jej ten bilet do Krakowa, dałem jej pieniądze. Gosia poleciała do Krakowa Jeden z uczniów Artura modlił się tam o jej uzdrowienie, czyli dwóch uczniów w sumie, ale nieważne. I wiedziałem, że Gosia jest osobą bardzo prawdomówną, tak? Że jak wróci z tego Krakowa, to po prostu powie mi prawdę. Ja nie będę tego podważał. No i niestety okazało się, że ten kręgosłup został jej naprawiony, wzmocniony. Ja bardzo to w środku przeżyłem, bo coś się we mnie zapaliło, tak? Że kurczę, jednak mówię, no cholera, mówię, może ja też mam jakąś szansę u tego Boga, tak? Żeby zmienić to swoje życie. Ale nie za bardzo kwapiłem się do tego, żeby wyjść właśnie z tych problemów, tak? W międzyczasie też handlowałem tą marihuaną, żeby było mnie stać na jej palenie. Kto palił, to wie. I tak dalej. Więc co? Usiadłem jednego wieczoru, wypiłem 3 piwa, walnąłem ćwiartkę whisky, paliłem 3 blanta, siedziałem w pokoju obok. Wiedziałem, że już Gosia jest załamana, jak to nieraz Artur powtarza, jak dach sołtysa. Ja zresztą też byłem załamany, bo wiedziałem, że nie pójdę na żadną terapię, nie będę prosił żadnych osób o pomoc, mimo tego, że moja rodzina, moi rodzice wiedzieli, w jakich problemach żyję. Niestety matki czasem się nie da okłamać, po prostu ona to zawsze wie. I zawsze uważałem, że sobie poradzę z tym problemem, tak? Ale tamtego dnia, jak siedziałem już lekko nawalony, po prostu gotowy do spania, zobaczyłem jakby taki film w mojej głowie z mojego życia. Jakie numery odwaliłem złe w życiu i bardzo zawsze tego żałowałem, tak? Ogólnie przez to wszystko nie chciało mi się żyć tak naprawdę, ale że pojawiła się Gosia w moim życiu, zobaczyłem nadzieję. I zawsze Gosia mi powtarza, jeśli nie chcesz się leczyć, jeśli nie chcesz żadnej pomocy, zawołaj do Jezusa, pomóż się do Niego, On ci na pewno pomoże. I stwierdziłem wtedy, siedząc w tym pokoju, że chyba nie zostało mi nic więcej w życiu. Że tylko faktycznie ten Jezus, którego pokazywałem i przez świadectwa osób, przez internet, że On może mi pomoże, tak? I po katolicku usiadłem, przeżegnałem się, trzymając jeszcze blanta w ręce. I powiedziałem tylko te słowa. Jezu Chryste, pozwól mi wytrzeźwieć jeden dzień, że mógł przeprosić tych wszystkich bliskich, których skrzywdziłem. I w tym samym momencie, jak skończyłem to mówić, poczułem, jak coś we mnie wchodzi, tak? Bardzo się wystraszyłem, wstałem, popłakałem się, nie wiem, co to było. Wrzuciłem tym blantem o stół i poczułem, że jestem trzeźwy. W tym momencie wytrzeźwiałem. Otworzyłem drzwi od pokoju. Gosia leżała na łóżku, oglądała chyba jakieś też świadectwa, słuchała coś tam. Nie pamiętam. I zacząłem do niej mówić, Gośka, mówię, nie wiem, co się stało, ale mówię, ja przed chwilą wytrzeźwiałem i cały się trzęsłem, mówię, zobacz, jestem, mówię, trzeźwy. A Gosia mówi, co robiłeś? Ja mówię, no pomodliłem się do tego Jezusa, o którym mi cały czas opowiadałaś, o którym gdzieś tam kiedyś też słyszałem z katolicyzmu, tak? Tylko nie w taki sposób. I Gosia tylko się zaśmiała, zaczęła się śmiać, mówi, a to Duch Święty mówi, idź spać, mówię. Ja mówię, dziewczyno, mówię, o czym ty do mnie gadasz, mówię, weź mi to wytłumacz, mówię, bo ja zaraz wyjdę z siebie, tak? Mówię, siedziałem tam nawalony jak szpak, teraz wychodzę tutaj, jestem trzeźwy, oczy zalane łzami, mówię, nie wiem, co się dzieje. Ona mówi, idź Mati spać. No i pochodziłem w kółko po pokoju, bo ten pokój też nie był za duży. I położyłem się spać. I tej samej nocy przyszedł do mnie Duch Święty. I powiedział mi tak, zostaw to wszystko i wróć teraz do Polski. I na drugi dzień rano się obudziłem, po prostu czułem się jak nowonarodzony człowiek. Nigdy nie czułem się tak wypoczęty jak wtedy, tak? To było po prostu niesamowite uczucie od samego rana, tak? Nie chciało mi się palić zioła, nie chciało mi się pić alkoholu. Mówię, ciekawe, ile wytrzymam, mówię, mam towar w pokoju, tak? Cały czas rozmyślałem o tym, co się stało, powiedziałem żonie o tym śnie. No i tak leciał dzień. Mówię, ciekawe, do której godziny wytrzymam. Było gdzieś koło godziny 18. Ja zacząłem chodzić po pokoju i tańczyć. I śpiewać coś tam pod nosem. Bo ogólnie nie umiem śpiewać, ale coś tam nuciłem. Byłem pełny jakby jakiejś ekstazy, tak? I zacząłem coraz głębiej rozważać nad tym, co się stało. No i postanowiłem, że faktycznie, że to musiał być Bóg, że ja jestem trzeźwy, nie ciągnie mnie do tych narkotyków. Ten głód został zabrany, tak? Alkoholu. Trwało to w sumie kilka miesięcy, dopóki kolejny raz nie upadłem po powrocie do Polski, ale wtedy, w tamtym czasie podjąłem decyzję i zwolniłem się z pracy. Zrzuciłem kontrakt z dnia na dzień, podając rękę menadżerowi. Wiedziałem, że muszę to zrobić, tak? Że muszę wrócić do Polski. i szukać prawdy, tak? Wiedziałem, że tam w tej Anglii żyję jak w Sodomie i Gomorze tak naprawdę. Nie było to miejsce przyjazne do życia. I zwolniłem się z tej pracy, ale po 2 dniach stwierdziłem, mówię, kurczę, ale mówię, nie mam pieniędzy. Fajnie, że jestem trzeźwy. Fajnie, że kurczę, że mogę o tym rozmawiać z żoną, budować się jakoś dalej, szukać Boga, ale potrzebuję pieniędzy, żeby wrócić. Więc zatrudniłem się znowu do firmy, z której wyszedłem 2 lata wcześniej, nie mówiąc nikomu, że nie wrócę. Zerwałem z nimi totalnie kontakt. Zadzwoniłem, a czy napisałem SMS-a do znajomego Anglika, czy jest praca w drukarni. On mi tylko powiedział, co Raph mówi, chcesz wrócić do drukarni? Ja mówię, że tak. No i wróciłem do tej drukarni chwilę później. No i 3. dnia pracując w tej drukarni usłyszałem głos. Co ci powiedziałem? Zostaw to wszystko i wróć do Polski. Myślałem, że zaczęła się jakaś choroba w mojej głowie, że to jest schizofrenia, że to jest niemożliwe, że ja to słyszę. Godzina 13, ja stoję trzeźwy. I mówię, dobra, mówię, coś mi tam żona podpowiadała, mniej więcej, że po jakichś owocach coś tam poznacie, że mogę coś tam Boga zapytać. Tak stanę, mówię, Panie Boże, mówię, skoro Ty do mnie mówisz, to ja chcę wiedzieć, że to Ty do mnie mówisz w tym momencie, tak? Usłyszałem znowu głos. Idź i porozmawiaj o finansach. Mówię, oho. Mówię, ale odpowiedź, ale słyszę. Mówię, dobra, mówię, w sumie robię 3 dni. Pasowałoby się dowiedzieć w ogóle, za jakie pieniądze ja będę tu robił. To, że mnie wzięli z powrotem do firmy na kontrakt, to jeszcze nic nie znaczy. Wiedziałem, jakie mam wydatki, że minimum 1000 funtów muszę zarobić miesięcznie, żeby utrzymać mieszkanie, samochód, żonę i siebie. Więc poleciałem do kolegi, który został w międzyczasie, jak ja tam nie pracowałem, menadżerem. Pytałem się, Roger, słuchaj, mówię, ile ja tu zarobię? Mówi, no... Mówi, najniższa krajowa plus jakieś tam bonusy w zależności od na jakiej zmianie będziesz pracował, tak? Mówię, okej, mówię, to tu mówię trochę mało, bo to wyjdzie gdzieś 1200 funtów, więc no dałbyś coś więcej, mówię. Mówi, jak ci dyrektor da, mówi, to dyrektor ci da. No to szybko poleciałem biegiem do dyrektora. Dyrektor mówi, jak ci Roger da, to ja ci podpiszę. No to ja z powrotem biegiem do Rogera. Słuchaj, Roger, mówię, na pewno się dogadamy. A Roger tak stanął, mówi, zobacz, mówi Raph, mówi, ty się nie różnisz niczym więcej od tych wszystkich ludzi, mówi, ja ci nic więcej nie dam. I zapaliła mi się lampka w głowie, wiedziałem, że to była odpowiedź od Boga i podałem mu rękę, mówiąc, dzięki Roger, mówię, za współpracę, ale ja faktycznie wracam do Polski, tak. On mówi, ale jak to, mówi, dopiero wróciłeś? On mówi, nie, wracam, mówię, do Polski. No i wróciłem do domu. Mówię do żony, że słuchaj, jednak wracamy do Polski. Ona mówi, kurczę, mówi, ja nie wytrzymam z tobą. Mówi, co chwilę zmieniasz zdania. Mówię, ja też nie wytrzymuję, ale zróbmy tak jak po prostu ten głos mi podpowiada, tak? Ja go słyszę. No i wróciliśmy do Polski. Myślałem, że złapałem Pana Boga tak naprawdę zapięty, tak? Że teraz wszystko, całe moje życie będzie wyglądać cudownie, malinowo, kolorowo, miodowo. No ale szybko mnie życie w ciągu 2-3 najbliższych dni zweryfikowało, że ludzie nie chcą słuchać mojego świadectwa, że całe miasto tych kolegów chuliganów się ode mnie odwróciło, że stwierdzili, że po prostu wysiadła mi głowa od narkotyków i że oni nie chcą słuchać tego, co ja im do nich głoszę tak naprawdę. Było to dla mnie bolesne, bo wróciłem po prawie 7 latach do Polski. Myślałem, że się fajnie znowu jakoś wtopię w otoczenie, niekoniecznie wracając do tego, co robiłem, ale jakiś kontakt z nimi chciałem mieć, tylko że oni zerwali ten kontakt ze mną, więc chwała Bogu za to. No i tak zaczęła się moja przygoda. Zacząłem jeździć po Polsce, szukać różnych kaznodziei. Gosia zawsze mówiła, oglądaj Artura, on ci się spodoba, on tam kiedyś też nawywijał, może jakoś się dogadacie. Mówię, no, mówię, fajniec, nie? Mówię, jakoś Artur mi nie pasuje w ogóle. W ogóle miałem jeszcze głęboki obraz swojego Boga, którego stworzyłem przez wiele lat, z którym też się kłóciłem. I jeździłem po Polsce od południa na północ, od wschodu na zachód. Spotykałem różnych ludzi z różnych demonizacji, chciałem powiedzieć. No, w sumie demonizacji, tak? Bo każdy wie, o co chodzi teraz, tak? Będąc tutaj. I zawsze coś mi nie pasowało i ciągło mnie tutaj, tak? Będąc pierwszy raz tu w kościele u nas, że tak powiem, w domu Bożym, po prostu mi się to wszystko nie układało, tak? Ale wszędzie było podobnie, tak? Wszędzie było podobnie, więc to, co Artur zaczął głosić, to, co ja zacząłem sobie puszczać w internecie, zacząłem weryfikować ze Słowem Bożym, tak? I zaczął mi Duch Święty trochę to bardziej obrazować i I dzisiaj wiem, że jestem w najlepszym miejscu na świecie tak naprawdę i wiem, że już innego miejsca nie ma i nie muszę dalej szukać, tak? Tylko budować się i czerpać naukę i działać w królestwie. Dziękuję.